panie prezesie, przewielebni księża, szanowni goście, według wszelkich stanów i dystynkcji. Spotykamy się w tym miejscu kolejny raz, by celebrować 74. rocznicę mordu dokonanego na wielkim patriocie, obrońcy niepodległej ojczyzny. Tak jak przed rokiem czy przed dwoma laty stawiliśmy się na wezwanie przeszłości, by oddać cześć pamięci Józefa Dambka i choć wojna, w której przyszło mu zginąć z rąk polskiego zbrodniarza wysługującego się niemieckim katom z gestapo, już dawno się skończyła, pamiętać musimy, że hołd, który dziś składamy, nie jest hołdem dla jednego człowieka, lecz oddaniem czci wszystkim tym, którzy niezależnie od historycznych zawirowań swoją postawą, czynem i słowem udowadniali, że synowie Kaszub to ludzie ze stali, a ich macierzą jest Polska. Przybywający tutaj każdego roku dokładnie już znają biografię naszego dzisiejszego bohatera, znają nazwisko jego mordercy, wiedzą, czym zajmował się przed wojną i wszyscy tu mogą z pamięci wyliczać zasługi i heroiczne czyny człowieka, którego duch wciąż jest obecny wśród okolicznych lasów, jezior, wsi i miasteczek. Choć historia uczy nas, że ludzi pokroju Józefa Dambka każdego dnia II wojny światowej wyszarpywali z łap bestialskich Niemców wolność przyszłych pokoleń, to dziś wrogie Polsce i Polakom siły starają się zawrócić bieg wydarzeń historycznych i uczynić nas winnymi lub chociaż współwinnymi okropieństw tej wojny, wskazując na Polskę jako na wiernego kolaboranta hitlerowskich Niemiec. Lista zbrodni, które chce nam się przypisać, jest długa, plugawa i obrzydliwie kłamliwa. Stare porzekadło mówi, że prawda obroni się sama. Problem jednak w tym, że to, co się dzieje dzisiaj, to już nawet nie jest atak na prawdę, a zorganizowana i bezwzględnie realizowana próba podmiany prawdy. Z narodu ofiar mamy stać się narodem katów, w którym zaledwie garstka osób potrafiła zachować się uczciwie. Nikogo nie interesuje fakt, że to Polska pierwsza podniosła rękawicę rzuconą światu przez szalonego austriackiego malarza. Nikogo nie interesuje, że przez 6 lat wojny Polska była główną areną działań wojennych i to przez nią przetaczały się milionowe wrogie armie, burzące wszystko to, co stanęło im na drodze, mordując ludność, gwałcąc, grabiąc i paląc. Nikogo to też nie interesuje, że będąca w obozie alianckim Polska ofiarnie szafowała krwią swoich żołnierzy na wszystkich frontach tamtej wojny, a na sam koniec została zdradzona przez swoich sojuszników, okradziona terytorialnie i bez zawahania oddana w krwawe ręce radzieckich siepaczy. Dziś wspominamy człowieka, którego cechowała prawość, uczciwość, szczerość, waleczność, troska o dobro wspólne, honor, poświęcenie i przede wszystkim zdrowy polski patriotyzm. Natomiast to, co się obecnie dzieje, to plucie na pamięć o jego osobie. Ta sama pamięć wskazuje nam, że obowiązkiem każdego Polaka, dla którego wolna i silna ojczyzna nie jest tylko pustym frazesem czy wspomnieniem minionych wieków, powinno być codzienne dawanie odporu kłamstwu i podejmowanie walki w imię ideałów, które przyświecały naszemu bohaterowi. Nie mówię to oczywiście o tym, by dosłownie brać z nich przykład, ochoczo chwytając za broń do realnej walki na śmierć i życie. Mam nadzieję, że dzisiaj to już nie będziemy musieli tego robić. Chodzi mi raczej o działanie zaczynające się od nas samych, od wytrwałej edukacji, od poszukiwania prawdy, od wyjścia ze stanu zobojętnienia, od próby zmian w naszych rodzinach i w najbliższym otoczeniu, czy od osobistej aktywizacji społecznej na dowolnym polu. Prawda nie obroni się sama. To my, dzisiejsze pokolenie Polaków, musimy o nią zawalczyć. Chciałabym z tego miejsca złożyć wyrazy ogromnego szacunku obecnej tu rodzinie twórcy Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, wszystkim odznaczonym, pogratulować zasłużonych odznaczeń za ciężką pracę, wytrwałość i wszystkim tu zebranym życzyć, by przyszłość nigdy więcej nie wymagała od nas krwawej ofiary
składanej z prawdziwych patriotów, lecz by ich zapał i oddanie wykorzystywane były do budowy silnego i pięknego kraju opartego na fundamencie prawdy. Dziękuję bardzo.